Dzień dobry, nazywam się Agata Wiatrowska i to jest mój podcast Z wiatrem w grzywie, w którym opowiadam o rozwoju i o tym, co on może wnieść w Twojej codzienności. Dziś zapraszam Was na rozmowę z Magdą Wojtkowską. Magda na co dzień pracuje wspierając osoby w kryzysie, jest psychologiem, psychotraumatologiem, ale też uczestniczką Drogi Kobiety, która ostatnio zrobiła rewolucję w swoim życiu po programie rozwojowym. I w rozmowie najpierw przybliżamy w ogóle takie kilka obszarów, które są ważne, jak się doświadcza sytuacji kryzysowej albo ktoś z bliskich doświadcza sytuacji kryzysowej. I to jest taka wiedza, którą zawsze dobrze rozumieć i wiedzieć, żeby wiedzieć, co trzeba zrobić, nawet jeśli w danym momencie nie jesteście w sytuacji kryzysowej. A później zanurzamy się trochę z Magdą w taką podróż po jej transformacji, po zmianie, której doświadczyła po drodze kobiety i czym ta zmiana zaowocowała. Zapraszam serdecznie. Witaj Magda. Ci dzisiaj zaprosiłam do podcastu w takim temacie, który myślę, że dla wielu ludzi może być bardzo istotny, czyli w ogóle, żeby sobie oswoić w ogóle sytuacja kryzysowa, czyli co to jest. Mhm. I ponieważ zwłaszcza sytuacje kryzysowe, tak sobie myślę, lubią też pewien rodzaj struktury i ułożenia, to też zaproszę Cię do właśnie podzielenia się takimi, wiesz, krokami, punktami, które warto wziąć pod uwagę w tym zmierzaniu się gdzieś z taką sytuacją. Ale zanim do tego tematu, to chciałam Cię zaprosić, wiesz, do przedstawienia się, jakby kim jesteś i co jakoś gdzieś Ciebie tak jakby określa i prywatnie, i zawodowo tym, czym masz ochotę się podzielić. Jasne. Więc tak, ja jestem Magda Wojtkowska, to pewnie już tam gdzieś będzie zaznaczone. Natomiast tak, zawodowo jestem psychologiem, psychotraumatologiem, interwentem kryzysowym i też terapeutą EMDR, więc troszeczkę już tam działam w tej sferze psychologicznej. Pracuję w ośrodku interwencji kryzysowej. Dopytam, dla kogoś, kto nie zna, terapeuta EMDR? Już mówię, to jest takie, górnolotnie nazywa się Eye Movement Desensitization Therapy i generalnie chodzi o to, że jest to jedna z terapii polecana do pracy przede wszystkim z traumą, czyli taka terapia przetwarzania jakby poprzez dwustronną, bo nie chcę mówić bilateralną, bo to znowuż jakieś takie dziwne słowa, nie? Stymulacje. Komplikowane. Dokładnie. Więc oprócz tego, że oczywiście tam się odbywa normalny proces terapeutyczny, to jest do tego włączone przetwarzanie w sposób na przykład wodzenia wzrokiem za palcami terapeuty. I generalnie można by o tym dużo mówić, więc już nie wchodząc w szczegóły, jakby ktoś chciał sobie doczytać, to tylko zagaić. To odsyłamy na stronę ewentualnie, na stronki różne związane z EMDR-em. No i co, tak jak mówiłam, pracuję w ośrodku interwencji kryzysowej w poradni zdrowia psychicznego. Od niedawna też wykładam w Społecznej Akademii Nauk z psychoonkologii z kolei, więc też tak może trochę pokrewnie do psychotraumatologii. No i co, a prywatnie jestem żoną, jestem fanką wszystkich zwierząt absolutnie, bez wyjątku. No i co, i w tej chwili akurat się realizuję podróży, ale to o tym pogadamy na koniec jeszcze. O tym pogadamy na końcu, bo to jest też niezwykłe, jaką podróż się wybrałaś i bardzo też inspirujące. I o tym na koniec opowiemy. Natomiast wracając do tego naszego trudnego tematu, myślę, że trudnego, bo ktoś, kto jest w tej sytuacji kryzysowej, tak to odczuwa jako wyzwanie, jako trudność, jako może pewien rodzaj takiej bezradności czy bezsilności, sytuacja kryzysowa. Mhm. I jak się przygotowaliśmy do tego tematu, to jakby pojawił się taki wątek, który myślę, że jest ciekawy, żeby o nim trochę więcej opowiedzieć. Co to znaczy w ogóle, że jestem w kryzysie? Jak to w ogóle zauważyć? Gdzie jest ta granica, że się zaczyna kryzys, a gdzie to jest, nie wiem, obniżony nastrój, albo wkurzyły mnie jakby wiadomości, albo mam trochę już wszystkiego dosyć dzisiaj. Jasne. Wiesz co, ja myślę, że tutaj kluczem w ogóle do takiego stwierdzenia, w którym momencie ja jestem w kryzysie, a w którym momencie
mam chandrę po prostu, jak każdy może mieć. To jest po pierwsze znajomość siebie w ogóle, nie? Bo wychodzę z założenia, że każdy jest najlepszym ekspertem od siebie samego, więc jeżeli gdzieś wiem, że ja miewam takie dni, mogę na swoim nawet przykładzie powiedzieć, nie mi się zdarza, że nie wiem, poniedziałek rano budzę się i Boże, no nie to, bo ciężko. Dziś, ale gdzieś wiem, dziś. Że... No dokładnie. Więc generalnie myślę, że to jest tak, że mam tą świadomość, że minie, nie wiem, kilka dni i okej, ja nie czuję się może najlepiej, ale wtedy staram się też sama siebie obdarzyć taką uważnością, że okej, może trochę zwolnię tempo w tym tygodniu na przykład i zwykle ten stan mija po kilku dniach. Natomiast jak mamy do czynienia z kryzysem, to no, ten stan tak od tak sobie nie mija zazwyczaj, nie? Jest rozciągnięty dużo bardziej w czasie. Jakbym miała tak też teoretycznie bardziej powiedzieć, to generalnie kryzys jest wtedy, kiedy dotychczasowe nasze możliwości poradzenia sobie z trudną sytuacją okazują się niewystarczające, nie? Czyli, no nie wiem, mogę się pokłócić z koleżanką, tak? I bardzo źle się w związku z tym czuć, ale generalnie potrafię rozwiązać tą sytuację. Natomiast może być sytuacja podobna, też związana na przykład z jakąś, z relacyjnym takim związkiem, nawet z koleżanką, nie musi to być zaraz rozstanie z partnerem, nie? Ale sprawiająca, że nagle ja zaczynam czuć się dużo bardziej obciążona, że jakby po pierwsze nie wiem, co mam zrobić, mogą się pojawiać na przykład takie rezygnacyjne różne myśli, już nie mówię o takich samobójczych, nie, bo to jest już powiedzmy level wyżej, ale rezygnacyjne na zasadzie wszystko mi jedno, w zasadzie jakby spadła kometa i świat by zniknął, to... Czyli wszystko whatever. Jest mi obojętne trochę. Dokładnie, tak, właśnie, obojętne. I myślę, że tutaj bardzo ważna jest taka uważność na siebie, nie? To znaczy, czy ja... No właśnie, Magda, właśnie no? Jak opisują te osoby? Bo tu mam dwa pytania. Jakie, tak. Bo to wiesz, część osób tak mówi, dobra, ale kryzys, czyli że co? Pewnie są jakieś zdarzenia, z którymi jak na pierwsze spotkanie przychodzą do ciebie osoby, to tak. Mówią, wydarzyło się w moim życiu ting, 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 tang, nie? Tak jest, jasne. I są... Słowa opisujące przeżycia, to tak, żeby trochę przykładów tych wydarzeń i trochę przykładów tych słów, które to opisują. Dobra, to z takich klasycznych przykładów wydarzeń, z którymi się spotykam na co dzień, to jest oczywiście śmierć bliskiej osoby, to jest na przykład rozstanie z partnerem, to jest doświadczenie przemocy jakiejś w relacji, niekoniecznie fizycznej, ale no dużo częściej w ogóle psychicznej. I zdanie sobie sprawy z tego też, że ja doświadczam tej przemocy, bo to jest też proces, nie? Co jeszcze? Utrata pracy na przykład, nie? Czy w ogóle taka utrata zdolności finansowych, czyli na przykład jakieś długi, nagromadzenie się różnych finansowych kłopotów. Z nastolatkami na przykład, to są bardzo często takie kwestie właśnie relacyjne i duży kryzys mogą wywołać już... tak jak powiedziałam o tej kłótni z koleżanką, nie? Bo mi do głowy wpadło wspomnienie właśnie jednej z moich pacjentek, która pokłóciła się z koleżanką, no tak poważnie, że w zasadzie zerwały przyjaźń i to było coś, co wywołało rzeczywiście dosyć głęboki kryzys, nawet taki, w którym się takie myśli samobójcze pojawiły, ale tam jeszcze było dużo wątków związanych z tą relacją, nie? Że ona była taka dosyć toksyczna. I nie wiem, czy to tak u ciebie też się pojawia, bo jest, no. Ja trochę takie mam poczucie, że właśnie do ośrodka interwencji kryzysowej właśnie trafiają osoby już z takimi właśnie tymi wydarzeniami, które im się jakby przytrafiły, ale mam wrażenie, że też dobrze sobie tak pomyśleć, że kryzys czasami może wynikać z bycia w jakiejś sytuacji długo właśnie nierozwiązywalnej. I tu podam tylko trochę przykłady. Typu znam kilka osób, które na przykład nie unoszą tego, co się dzieje w ich firmach, które prowadzą. Tak, absolutnie. Bo mogą być konflikty wewnętrzne, może być też u kogoś, kto pracuje, doświadcza przez dłuższy czas na przykład mobbingu, czy jakiejś formy presji. Tak. I to też są sytuacje, które mogą się przerodzić w kryzys osobisty, mimo że powiedzmy, tak zewnętrznie nie ma tego jednego wydarzenia. Jest po prostu tylko bycie w doświadczeniu, które ciągle dociska. Dociska, 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 tak dociska. Tak jest. Nie? Absolutnie, absolutnie masz rację.
Nawet mi właśnie przypomniałaś też jedną moją pacjentkę, która się zgłosiła właśnie z mobbingiem jakby w pracy. Znaczy nawet może nie klasycznym mobbingiem, ale po prostu problemem w relacjach z koleżankami i z przełożoną, nie? I to jest rzeczywiście tak, że tam nie ma tego jednego momentu takiego kryzysu przez duże K, nie? Czyli takiej jednej sytuacji, która to wywołała, tylko to jest tak, znowu odwołując się do tego, do tej utraty możliwości poradzenia sobie z sytuacją, nie? Że ja przez jakiś czas sobie radzę, ale już mnie to przeciąża w pewnym momencie i rzeczywiście to może też taki kryzys wywołać. Więc jak najbardziej. No i właśnie te słowa, którymi dana osoba może opisywać swoje codzienne przeżycia i po nich może poznać, że zaczyna być w kryzysie. I mówiłaś o tym, że wszystko mi jest obojętne, takie poczucie rezygnacji, ale też właśnie myślach samobójczych i tu też to może być jakby, nie? Jakby wątek, bo co to znaczy myśl samobójcza, bo też nie każdy może to rozpoznać, to tak jakbyś troszeczkę takie właśnie zjawiska opisała, te bardziej miękkie niż wydarzenia, nie? Dobra, pewnie. Znaczy tak, w ogóle jak przychodzą osoby z różnymi kryzysami, zazwyczaj na początek padają słowa nie dam już sobie rady, albo już nie mam siły, nie wiem co mam robić, albo najchętniej bym gdzieś w ogóle się zakopała pod ziemią i w ogóle nie wystawiała nosa ponad tą ziemię. Nie, zniknęłabym najchętniej. O właśnie, to jest taka trochę myśl rezygnacyjna. Nie? Zniknięcie. Wyjechać pewnie też gdzieś. Dokładnie. Dokładnie tak. Wyrwać się po prostu z sytuacji, która jest bardzo obciążająca. Więc i to są słowa, które padają w zasadzie przy każdym z tych tematów, o których wcześniej mówiłam, nie, jako takich sytuacji kryzysowych. To, co też mówiłaś o myślach samobójczych i właśnie rezygnacyjnych na przykład, bo myślę, że to jest rzeczywiście ważne też, żeby trochę to rozróżnić. Rezygnacyjne to jest dużo bardziej właśnie takie zniknąć, znaczy zniknąć. No dokładnie, już nie mam siły po prostu, nie dam sobie rady, nic mi się nie chce. A taka myśl, którą ja często słyszę na przykład, a gdybym tak już się nie obudziła? O, no. Tak, bo to jest pragnienie po prostu takiego w zasadzie odpoczynku, nie? Wyrwania się już z tej sytuacji, która jest dla mnie tak niesamowicie obciążająca. Natomiast myśli samobójcze tutaj my w sensie psychologowie, że się tak wrzucę do worka z psychologami innymi, trochę dzielimy też te myśli samobójcze na takie, które są w sferze takiej myśli lepiej by było, jakbym nie żyła, albo lepiej by było, jakby mnie nie było, czyli takiej powiedzmy miękkiej myśli samobójczej, a takiej, w której już się pojawia jakiś plan albo tendencja, nie? Czyli na przykład no wrócę dzisiaj do domu i po prostu podetnę sobie żyły, bo już mam dosyć. Czyli jakby ten stopniowalność też w ogóle działania. Dokładnie. W całym procesie. Mhm. Tak. No dobra, czyli mamy jakby taką nakreśloną mniej więcej sytuację kryzysową, jak ją rozpoznawać i w ogóle tak sobie też powiedziałyśmy, że to jest taki w ogóle pierwszy, można powiedzieć, no, krok, obszar, wcale nie taki oczywisty, bo im wcześniej kryzys potencjalnie złapany, o chyba jestem w nim, tym szybciej umożliwia działanie, więc zauważenie tego kryzysu jest ważne w ogóle i temu jakby się przyglądanie, czy jestem jeszcze w zasobach, czy już przestałam być w zasobach. Nie? Tak jakby absolutnie. I jaki jest jakby taki kolejny krok, czy ważny obszar, który w tej, no już powiedzmy, zmierzaniu się, czy wychodzeniu, czy pogłębianiu rozumienia, co mnie spotyka, jest? Jaki jest kolejny? Wiesz co, jeszcze do tego właśnie a propos tego zauważania kryzysu, tak mi przyszło do głowy, że, bo to rzeczywiście czasami ciężko rozpoznać, nie? Czy ja już aby na pewno jestem w kryzysie, czy to jest dopiero chandra. I myślę sobie, że czasami lepiej pójść do kogoś, nie? Do jakiegoś specjalisty, pogadać tak nawet profilaktycznie trochę, jak nie wiem, czy mnie ząb ćmi, czy mnie boli głowa, nie? Bo to tak też się zdarza, to tak samo tutaj myślę, że lepiej pójść i w razie czego usłyszeć po prostu od tego psychologa, że to jest po prostu normalne, że akurat teraz coś takiego się dzieje, nie? W sensie lepiej trochę przereagować, no dobra, a jak reagować. Pójść do specjalisty, czyli gdzie i do kogo?
Myślę, że w pierwszej kolejności bym odsyłała do po prostu do psychologa, tak? Bo mamy tych psychologicznych różnych specjalności całe mnóstwo. To jest psychoterapeuta, jest. Nie każdy wie o tym, że w ogóle są te ośrodki interwencji kryzysowej w Polsce, które tak naprawdę powinny być w każdym powiecie. Nie wiem do końca, czy to aż tak sprawnie działa, ale przynajmniej w teorii tak jest, więc jest w ogóle taka lista w internecie, gdzie są wypisane te ośrodki, więc można się tam zgłosić, bo to jest bezpłatna pomoc i często też oferuje pomoc na przykład taką i socjalną, i prawną. Nie, więc... Czyli no, psycholog tak tylko... jako pierwszy krok. Psycholog, nie, czy psychiatra? Ja bym powiedziała psycholog. Dlaczego? Bo psychiatra... psycholog pokieruje ewentualnie do psychiatry, jeżeli uzna, że coś się dzieje takiego, co wymaga na przykład wsparcia farmakologicznego, nie? Przynajmniej powinien, no jakby wiemy, że bywa różnie, ale kierowałabym w pierwszej kolejności do psychologa, bo dla mnie psycholog taki też bez jakiejś konkretnej specjalizacji, to jest taki trochę jak lekarz internista, nie? Czyli... Mhm. Czyli przychodzę... takie konsultacyjne spotkanie. Dokładnie, dokładnie. Przychodzę, mówię, dzieje się to i to, a on mówi, no to proszę do psychiatry i rozpocząć psychoterapię. Albo mówi, proszę odpocząć, dać sobie czas, nie? I zgłosić się ewentualnie jeszcze raz za jakiś czas, jeżeli się nic nie zmieni. Mhm. No, to dobra, tak. Super. To mamy i idziemy ku temu właśnie drugiemu obszarowi, nie? Czyli tak, jasne. Wiemy już, że skonsultowaliśmy to, część osób nie skonsultowała, bo to różnie bywa oczywiście, jasne. Musimy uwzględnić wszystkie opcje, no ale jednak jest albo bardziej, albo mniej już świadomość, że ten kryzys chyba nadszedł. Co jest kolejnym krokiem? Myślę, że dla mnie w ogóle taką bardzo ważnym aspektem pracy z kryzysem jest kwestia pozwolenia na to, żeby ten kryzys sobie wybrzmiał, to znaczy, żebym ja sobie dała prawo do przeżycia emocji, które się z tym wiążą i to mogą być różne emocje, to nie muszą być tylko emocje takie negatywne jakby w cudzysłowie, w sensie społecznym rozumieniu, bo emocje są w zasadzie wszystkie pozytywne, bo wszystkie są potrzebne, ale... Mogą być po prostu nieprzyjemne w odczuwaniu. Dokładnie, dokładnie tak, więc... Mogą to, z kryzysem mogą się wiązać różne emocje, czasami mieszać się też z takimi przyjemnymi, nie? Bo może się na przykład jakaś ekscytacja wiązać z tym. Tak mi przychodzi do głowy na przykład awans, nie? Który może wywołać też kryzys, bo często o tym zapominamy, że pozytywne, tak obiektywnie rzecz biorąc, doświadczenie może kryzys wywołać. Jak najbardziej. Szybki rozrost firmy może spowodować dokładnie. Kryzys. Jasne. No generalnie wszystko, co może nas jakoś przytłoczyć. I może się z tym wiązać pewna ekscytacja, ale też po prostu strach, właśnie takie poczucie obciążenia. Więc przede wszystkim dałabym tutaj sobie i wszystkim osobom, z którymi pracuję, prawo do tego, żeby te wszystkie emocje przeżyć i żeby też tego nie popędzać, nie poganiać, że czasami ludzie mówią, nie, a nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze, albo czym ty się przejmujesz, to drobiazg. No, to odbiera prawo do przeżywania tego, jak ja to przeżywam. W tym momencie. Tak. No i właśnie mówiłaś, że ważne jest, żeby w tym momencie właśnie tego spotykania się ze sobą, z emocjami, tej przestrzeni na siebie, zobaczyć trochę, na ile ja potrzebuję pomocy. Nie? Czyli tak. Ty już wspominałaś o tym, że dobrze jest skonsultować, no ale to często nie na jednej konsultacji się, jeśli jest pomoc oczywiście. Potrzebna, kończy, ale też nie każdy kryzys musi kończyć się pomocą profesjonalną, nie? Bo oczywiście. Mamy te trzy drogi. Sama sobie radzę z kryzysem, mam sieć wsparcia, bliską lub dalszą i mam profesjonalną pomoc. Jak tu tak tym żonglować? Która droga? No to tak, znowuż ta uważność na siebie, nie? Czyli w momencie, kiedy ja, okej, okay, bo na początku to my kobiety czasami mamy taką, może to generalizacja nadmierna, ale czasem ja mam dużo takich pacjentek po prostu, dlatego o tym mówię, że ja sobie dam radę i muszę sobie zdać radę sama, chociaż jest mi ciężko, źle i już po prostu nie mam siły tego całego świata nieść na plecach, bo jest to dosyć męczące, nie? Ale muszę sobie dać radę, bo na przykład mam taki przekaz gdzieś tam jeszcze z, nie wiem, czy od rodziców, czy w ogóle kulturowy, czy społeczny, że muszę sobie dawać radę, nie? I to czasami jest takie dodatkowe obciążenie, gdzie dobrze by było się zatrzymać i tak trochę zobaczyć, czy aby na pewno
jakby po co ja mam się z tym zmagać sama, tak już praktycznie, nie? Jak mam na przykład męża, z którym mogę o tym porozmawiać, tak, z którym po prostu może mnie wesprzeć, to nie musi być nie wiadomo co, wystarczy, że pobędzie ze mną, posłucha, uprawomocni właśnie te moje emocje, nie? Więc tutaj tak mówiąc też do otoczenia takiej osoby w kryzysie, jakby, że to uprawomocnienie emocji często jest bardzo, bardzo pomocne. Jak mówisz słowo uprawomocnienie, to co masz na myśli? Mam na myśli po prostu danie komuś prawa do tego, żeby czuł tak, jak czuje, nie? Czyli właśnie nie mówienie, no nie wiem, na przykład powinno ci już przejść, bo już przecież od, nie wiem, ileś czasu się tym martwisz, albo nie martw się tym właśnie, bo to jest pierdoła, drobnostka, nie? A dla mnie to może nie jest pierdoła i drobnostka. Albo więc inni mają gorzej. To takie typowe hasło. To jest super też. Zabierające przestrzeń na emocje. Przecież ty wszystko masz. To bardzo często słyszę od nastolatków, że rodzice im, no czym ty się przejmujesz? Przecież masz wszystko podane na tacy, nie? Że rodzice jakby taki komunikat kierują do dzieci po prostu. No a ten nastolatek ma multum swoich problemów, chociażby właśnie relacyjnych. Także właśnie, wracając jakby do tego twojego pierwotnego czyli pytania. Zobacz, ja trochę no, tak to pokażę, że właśnie, nie, że to co teraz mówisz, to uprawomocnienie, posiadanie tak lub nie, ono jakby jest trochę wskazówką, czy warto szukać wsparcia profesjonalnego, czy nie. Bo jeśli w swoim najbliższym otoczeniu mam poczucie, że tego uprawomocnienia nie mam, to możliwe, że potrzebuję je sobie profesjonalnie nabyć. Oczywiście. Amen. Tak jest. Podpisuję się pod tym jak najbardziej. Czasami się też okazuje, że po prostu ci nasi bliscy nie mają też zasobów, żeby nas wesprzeć, nie? Bo na przykład właśnie to jest kryzys, który jest rozciągnięty w czasie i już oni też są obciążeni i zmęczeni. I myślę, że wtedy też warto się skierować na zewnątrz, no bo ten taki człowiek z zewnątrz, raz, że będzie obiektywny zupełnie, niezaangażowany jakby tak emocjonalnie, jak bliskie mi osoby, nie? No i zajmuje się tym zawodowo, więc dokładnie, taka jego robota po prostu. No dobra, i co dalej, tak? Jakoś gdzieś zaczynam się otwierać na to, żeby sobie pomóc, ja sama w relacji ze sobą, tak? Bo zaczynam robić przestrzeń na swoje emocje, ja w relacji z innymi, którym mówię, którzy jakoś gdzieś no, służą mi swoją obecnością, bliscy lub profesjonaliści, no ale to trwa, tak? To trwa i co jest kolejnym krokiem jeszcze w tym wszystkim? Myślę, że takie stworzenie sobie, znaczy w ogóle tak, zastanowienie się, to jest też to, co my robimy często właśnie w takiej pracy interwencyjnej czy wsparciowej w kryzysie jakby, czyli raz, że odwołanie się do zasobów, czyli tego też jak w ogóle w życiu sobie radziłam z różnymi kryzysami, nie? I to można zrobić też samemu, bo przecież to nie jest pierwsza sytuacja trudna, tak, zakładam, w życiu tej konkretnej osoby. Może jest najtrudniejsza akurat, ale na pewno wiele sytuacji, których było trudnych w moim życiu i z którymi sobie poradziłam, mogę coś z nich wyciągnąć, nie? Czyli sobie trochę tak zebrać zasoby, które mam. I też się zastanowić nad tym, co ja w zasadzie mogę zrobić, żeby jakoś sobie z tą sytuacją poradzić, odnosząc się też do takich na przykład przeszkód, które się mogą pojawić na mojej drodze. Czyli taki trochę plan kryzysowy sobie możemy stworzyć, nie? Jak działać? To nawet tutaj mi przychodzi do głowy takie, to może nie kryzys, nie, ale chociaż dla części osób może będzie to kryzysem, jakieś trudności z odchudzaniem na przykład, nie? Czyli zaczynam ten proces, no i pewnie wiele z nas przez to przechodziło, ja też, że się za przeproszeniem wykładam w końcu i myślę, że dobrze mieć właśnie na takie sytuacje taki swój plan kryzysowy, nie? Jak, dosłownie jak właśnie w firmie, jak zarządzanie po prostu kryzysem. Jak się wydarzy to i to, albo ja poczuję się trudniej, to co sobie zafunduję jako taką pomoc sytuacyjną, nie? Czyli te zasoby. Przewidywanie tych gorszych momentów. Dokładnie. I posiadanie na nie jakiegoś remedium w danym momencie. To. Dokładnie tak. Super. Mówiłaś właśnie jeszcze tutaj, myślę, że to jest bardzo istotne w tym procesie takim już tym dłuższym, już jak wiemy, że jesteśmy w kryzysie, sobie pomagamy, to kwestia
żałoby po stracie. A tak, właśnie, zapomniałam o tym. No, ja żałoba. Po... Wiesz, dobrze, bardzo dobrze, bo to jest super ważny temat, tak myślę, właśnie w kryzysie, w przeżywaniu kryzysu. Czyli przeżycie żałoby po stracie, niekoniecznie żałoby w klasycznym tego słowa znaczeniu, czyli po śmierci bliskiej mi osoby, ale żałoby na przykład po tym, że jakaś wizja życia, którą miałam, się nie wydarzy albo będzie ją trudniej zrealizować. Ja mam poczucie, że to jest taki temat, że, to jest temat. To, że w ogóle otworzenie się na to, że potrzebujemy... To się różnie na to mówi, ale że żałoba jest pewnym określeniem nie tylko na utratę kogoś bliskiego, bo na to też, tak, ale jest też określeniem właśnie na to, że pewne wydarzenia wewnętrzne potrzebują przeżycia tego właśnie, że już czegoś nie będzie. Dokładnie. Że nie będzie, nie wiem, mojej wizji siebie jakiejś. Tak nie jest. Będzie jakichś wydarzeń w życiu, bo to mogą być bardzo konkretne wydarzenia. Tak? Jeśli ktoś na przykład się rozwodzi, to tak musi sobie poradzić z tym, że już nigdy nie będzie w małżeństwie jednym od początku do końca. Tak jest. Tak, czasem czy nie? To jest też. Nie, jak najbardziej. No, ja myślę, że to wtedy też jest też kryzys na przykład wartości, nie? Bo zobacz, jak się rozwodzi ktoś. Dokładnie. A może być jeszcze w czterech małżeństwach różnych, ale na pewno już nie będzie w jednym od początku do końca, bo te pierwsze już przechodzi do historii, nie? Dokładnie, tak. I to więc potrzeba tutaj... właśnie nie, tej żałoby i myślenia w ogóle w taki sposób, otworzenia się, że to potrzebuje przeżycia. Tak jest, jak najbardziej. Każda sytuacja taka, która zmienia w ogóle, nie zmiana. Ja myślę, że zmiana wiąże się, nie zawsze oczywiście, ale może się wiązać z żałobą po tym właśnie, co się zmieniło. Czasami to jest też kwestia... jak ktoś ma na przykład problem z podjęciem decyzji, nie? Że tam się właśnie pojawia bardzo duży ten lęk o to, że jak podejmę tą decyzję, a nie tą drugą, to coś stracę. No, tak jest, tak? Dokładnie. Stracę i jakby zobaczymy, co dalej, nie? Ale właśnie to też odważenie się na to, że ja podejmuję tą decyzję i być może będę musiała opłakać to, co straciłam w związku z tą decyzją. Dokładnie, no, tak. To jest, myślę, że tak, mega ważny punkt. No i jesteśmy przy tym właściwie tym planie, tak? Planie jako czymś, co w tym najtrudniejszym momencie jest trochę, rozumiem, takim rzuceniem jakby kotwicy do czegoś, tak? Tak że jest. Coś będzie, że do czegoś idę, że za chwilę coś się zmieni, że jest ten plan, który po prostu prowadzi i rozumiem, że jeśli się go nie... ma poczucie, że jest się w stanie stworzyć samemu lub z bliskimi, to jest profesjonalne wsparcie, takie jak ty oferujesz, czyli można szukać właśnie, jesteś interwentką kryzysową, rozumiem, tak, nazywa. Dokładnie. I z tego, co rozumiem, to taka podstawowa twoja jakby, można powiedzieć, no oferta, czy tego typu oferta, to jest 10 sesji, dobrze rozumiem? Tak to wygląda? To jest bardzo w sumie krótkoterminowa pomoc, ta pierwsza. Tak, zazwyczaj w ogóle, bo u mnie to jest troszeczkę ustrukturyzowane też formą jakby pracy ośrodka, że my mamy te 10 sesji, zazwyczaj jest też tak, że je można przedłużyć, nie? To nie jest tak, że 10 i po prostu jesteś akurat w fazie totalnej rozpaczy, no bo u każdego też to trochę inaczej przebiega i jakby idź i radź sobie sam, nie? To tak dramatycznie tego nie obcinamy. Natomiast rzeczywiście te 10 sesji, ja myślę, że to daje pewną strukturę. I osoba, która jest w kryzysie, mamy robotę po prostu do zrobienia, nie? Więc to czasami w ogóle tą rolą jakby osoby, która wspiera osobę w kryzysie, jest też pewna trochę taka dyrektywność, nie? Czyli takie przekierowanie tego patrzenia tam, w przód, a nie do tyłu. Oczywiście to zależy wszystko od fazy, w której się ta osoba znajduje, od kryzysu, no jest mnóstwo tych zmiennych, ale te 10 spotkań daje nam taką właśnie ramę, że mamy do zrobienia coś w tym określonym czasie i często też mobilizuje po prostu. Więc myślę, że to jest nie głupie. Tak. Ja myślę, że to dobrze działa usłyszenie, zwłaszcza dla kogoś, kto nie korzystał z pomocy, że to jest 10 sesji, a nie usłyszenie, że idź na psychoterapię na 2 lata. Tak, dokładnie. Dokładnie, jak najbardziej. Ja tutaj mamy...
kogoś, kto już rozumie te wszystkie procesy, no to dwa lata, jakby wiadomo, że to jest wszystko umowne na pewnym poziomie, w każdym kontakcie, ale że to jest te 10, to jest te 10 tygodni, powiedzmy, tak? Że dokładnie. To jest też pewna struktura czasowa, mhm. która jest ważna, nie? Że to wsparcie jest takie krótkoterminowo, przynajmniej w tym pierwszym rzucie ułożone. No dobra, to ja myślę sobie tak, że możemy trochę ten temat, wiesz, sytuacji kryzysowej, ja myślę, że on jakoś go, wiesz, bardzo fajnie nakreśliłyśmy właśnie, co robić, gdzie szukać. Natomiast ja bym chciała się jeszcze podpytać, bo ty jesteś teraz osobiście w jakimś w ogóle mega zjawiskowym działaniu i to też w ogóle zaczęło po drodze kobiety. Jak to w ogóle, opowiedz o tym, gdzie jesteś, co zdecydowałaś i jak to w ogóle wygląda? Wiesz, co to jest w ogóle, nie wiem, to jest niesamowite po prostu. Co się tam wydarzyło na tej drodze kobiety, sama nie wiem do końca, czy to i te konie mnie trochę zaczarowały i ty, i ta biegnąca z wilkami, bo bardzo dużo sobie wzięłam wtedy też właśnie z naszych baśni. No ale jakoś tak dostałam kopa po prostu. Myślę, że myśmy wtedy omawiały, bardzo mi siedzi w głowie ta zbyt dobra matka, taka głaszcząca, która pozwala się rozgościć, że tak nasza wewnętrzna zbyt dobra matka, nie, która pozwala nam się rozsiąść wygodnie w kanapie i cieszyć się tym, że w zasadzie nic nie robię i to życie sobie płynie, chociaż czuję jednocześnie dyskomfort wewnętrzny. No i jakoś na tym warsztacie po prostu ja się chyba z tą matką tak stanęłam twarzą w twarz i ustaliłyśmy sobie, że już po nowe prostu... zasady. Dokładnie, nowe zasady. Nowe zasady współpracy. I wiesz co, i jakoś tak po prostu, nie wiem, zaczęłam działać. Czyli robić wszystko to, co sobie planowałam i jakoś nigdy nie było na to przestrzeni, albo było za mało pieniędzy, albo jeszcze miałam dużo różnych innych ciekawych wymówek. A tutaj po prostu, że tak powiem, byka za rogi chwyciłam, z racji tego, że jestem w Andaluzji właśnie, to jest dobra metafora. No właśnie, i tym bykiem było co? I tym bykiem było, znaczy tak, po pierwsze, no właśnie, mój wyjazd do Hiszpanii na ponad dwa miesiące, podyktowany taką chęcią, w zasadzie też chyba jeszcze bardziej rozwoju osobistego, bo ja ogólnie uważam i tak sama jakoś czuję, że najbardziej się rozwijam właśnie w podróżach i to zwłaszcza samotnych podróżach, kiedy z różnymi wyzwaniami muszę sobie radzić sama, kiedy no po prostu jestem zdana na siebie. Nie? I oczywiście wiążą się z tym różne emocje, bo też i tęsknota i czasami strach, ale daje to też takiego powera, że sobie możesz poradzić ze wszystkim, że to jest nieprawdopodobne. Więc jestem tutaj w tej Hiszpanii, założyłam taki profil na Instagramie, Trip with Jeep, a to z tego tytułu... Tak, wiem, obserwuję. Piękne no właśnie. Miejsca. A to z tego tytułu założyłam, że no właśnie, też po naszym warsztacie kupiłam samochód Jeepa starszego, bo tam którego on był, z 2002, już nawet nie wiem, z którego roku, w każdym razie i rozumiem, że dołączyłaś w ogóle do klanu jeepowców. Tak, ja w ogóle bardzo lubię jeepy, bo ja mam jeszcze swojego takiego, tego małego, takiego Renegade'a, co prawda niektórzy hejterzy, że tak powiem, mówią, że to Fiat, bo on jest rzeczywiście produkowany przez Fiata, ale jest kochany i świetnie mi się tutaj sprawdza. Więc tak, dołączyłam do klanu jeepowców, zresztą nasza koleżanka, która była też na drodze kobiety, trochę mnie zainspirowała, także no właśnie, taki rozwijam sobie projekt, który jest, wróciłam, tam też piszę, nie, bo sobie piszę, tworzę te posty, ja bardzo lubiłam pisać, potem w ogóle przestałam pisać, więc tak wracam po prostu do rzeczy, które mnie sprawiają, że czuję się sobą, o tak chyba bym to określiła. Mhm. No właśnie, jesteś dwa miesiące w podróży i co czujesz, że jest już takim tym twoim jakby czymś, po co pojechałaś, że już masz coś, czego te dwa miesiące temu nie było. Co to jest to coś? Wiesz co, myślę, że ja bym to określiła jako to działanie właśnie, taką energię działania i tego, że trochę
inaczej teraz podchodzę do różnych swoich, a nie chce mi się, albo może lepiej sobie posiedzę. Oczywiście takie myśli mi się pojawiają, ale gdzieś tam się uruchamia jakaś inna część mnie, która mówi, zaraz, chwila. No to po co to wszystko, nie? I już mi jest dużo łatwiej za tym podążyć. W ogóle najważniejsza też w tym wszystkim rzecz, ja tutaj ćwiczę codziennie, nie wiem, czy pamiętasz z naszej drogi kobiety, że ta energia ruchu była mi tak nieprawdopodobnie potrzebna, bo już mnie ciało, kręgosłup, szyja, wszystko mnie bolało, po prostu ciało krzyczało, rusz zadek. No i to się tu stało właśnie. Jakby ja też po to jechałam, żeby mieć czas na to, żeby się rozruszać. W pewnym sensie, nie? Mhm. Tutaj chodzę po górach, ćwiczę. W ogóle tak jak rozumiem, że ta podróż, która ci zmobilizowała do takiej praktyki bycia w działaniu, a przez to ci łatwiej jest jakby trochę neutralizować tą część, która no tak może by trochę posiedziała, ale nie ma aż tak dużego mocy nad tobą w podróży, tak? Dokładnie tak, tak bym to określiła, no, że poza tym nie ma też do końca. Jestem tu sama, więc no nie mogę sobie tak posiedzieć i zdać się na otoczenie, na rodzinę, która mnie wspiera. Nie, muszę sobie po prostu radzić. To może banalna sytuacja, ale jak mi się skończy jedzenie w lodówce, to muszę pojechać do sklepu, nie, i sobie je kupić. To taki na poziomie, że tak powiem, właśnie takiej najprostszej czynności. No ale na przykład w domu siedzę, powiedzmy sobie, w mieszkaniu, mąż jest w pracy, mogę do niego zadzwonić i powiedzieć, słuchaj, przywieźć zakupy po drodze, nie? I to może jest drobnostka i głupotka, ale właśnie mobilizuje jednak do działania. A mi tego działania jakby bardzo brakowało już w mojej egzystencji. Super. I jeszcze długo przed tobą? Jakie plany przed tobą w twojej... Znaczy tak, wracam jakoś na początku lipca. Plany są takie, chciałabym tu jeszcze troszkę pozwiedzać, choć ja też tutaj pracuję zdalnie. W ogóle to jest kolejna rzecz, że jakby przeszłam na tą formę pracy zdalnej, żeby móc właśnie realizować różne inne obszary mojego życia i jak na razie mi się to sprawdza i dobrze się w tym czuję, więc mam nadzieję, że to się uda utrzymać. W każdym razie właśnie planuję jeszcze trochę pozwiedzać, tutaj pojeździć po Andaluzji. Dojeżdża do mnie mąż 18 czerwca, więc będziemy w drogę powrotną realizować już razem i też tutaj pewnie trochę jeszcze zwiedzać, oglądać. No w ogóle hiszpańskiego też się w zasadzie zaczynam uczyć dopiero, bo to na początku byłam też z mamą, bo wiadomo, nie, jak się wybieram w podróż, nagle się okazało, że wszyscy też chcą jechać. Ale postawiłam tutaj twardo warunki, że okej, ale ja potrzebuję przynajmniej tego miesiąca, żeby być tutaj sama, bo jakby, no, lubię, tak. Ten czas spędzony z samemu ze sobą jest dla mnie bardzo rozwojowy. Ja powiem ci, że to jest niezwykle inspirujące, też pod takim kątem, że mam wrażenie, że łączysz takie dwa kawałki, których nie mamy dużo osób, które to modelują. W tym sensie, że można być profesjonalistą psychologicznym i jednocześnie mieć szalone pomysły, jeździć w podróże, kupować sobie jeepa, wiesz, że to jakby trochę ci profesjonaliści są tacy bardziej schowani, jakby no... Nie, tacy, tak. Wiesz, ewentualnie tam siedzą, wiesz, robią jogę, mają dobre rytuały poranne i wieczorne i tyle, ale właśnie jak myślę sobie o tobie i że to jest też ciekawy wątek, bo ja wiem, że wielu profesjonalistów o tym marzy, żeby sobie pozwolić jakby trochę na więcej, na jakieś większe szaleństwo i jakoś gdzieś, no jak myślę sobie o tobie, że to jest ta, też ta inspiracja, że to można łączyć, że to się właśnie pięknie dodaje i że można być na co dzień przy osobach, które są w dużych kryzysach, a jednocześnie być w radości własnej podróży, cieszenia się smakiem życia i że to się jakoś gdzieś po prostu łączy, przeplata, a wręcz myślę, że na jakichś poziomach właśnie cudownie dodaje, tak? Jakby, że ten zasób twój energetyczny, bo oczywiście, tak jak każdy profesjonalista, opieramy się o jakieś narzędzia, prowadzimy się przez jakąś strukturę, ale ja uważam, że to zawsze czuć, jakby oczywiście. W jakim takim energetyczno-duchowym stanie jest druga osoba, czy ona ma z czego pojechać na jakimś takich właśnie, jak powiedziałaś dzisiaj w tej rozmowie, jest robota do zrobienia. To było czuć, ja ją przez ekran czułam, tą energię, że jest robota do zrobienia. Nie? No, że to nie jest
No widzę, widzę, że pani przeżywa trudny czas i nie, parę, tak. Parę rzeczy to... wiesz, no że... Tak. Nie? Totalnie się zgadzam z tobą i nawet powiem ci, że jak jeszcze byłam, właśnie robiłam podyplomówkę z psychotraumatologii, to też mi zostały w pamięci takie słowa naszej prowadzącej, że jak przychodzi do was ktoś, kto nie ma siły żyć, to musi czuć waszą energię życia, nie? Że to my mamy zarazić tą energią życia. Mam ciary teraz. No, więc właśnie... Też chyba na naszych właśnie warsztatach, nie wiem czy pamiętasz, że ja tak trochę widziałam siebie w tej roli pomocowca, jako taką przystań właśnie, do której ktoś przypływa, czerpie tej energii i może płynąć dalej na te oceany życia, nie? I właśnie myślę, że to jest to, jak ja siebie też widzę w tym. Cieszę się, że czujesz to przez ekran, bo czasem się zastanawiałam, czy to czuć właśnie w kontakcie takim online'owym. Jeśli tak, to uspokajasz mnie. Czuć. To świetnie. I to jest cudowne. Magdo, powiedz jeszcze, gdzie cię można jakby znaleźć czy obserwować? Ja oczywiście to wszystko podlinkuję w notatce do podcastu, więc jak ktoś będzie chciał ciebie, wiesz, czy znaleźć profesjonalnie, czy znaleźć właśnie pod kątem podróży, to będzie mógł trafić, ale tak, żebyś powiedziała, gdzie ciebie szukać. Pewnie, to tak. Jeśli chodzi o podróże, bo to jest teraz mi najbliższy temat oczywiście, i w ogóle takie życie trochę właśnie bliżej natury, ale też właśnie w podróży, w drodze, to odsyłam na Instagram przede wszystkim do tego profilu Trip with Jeep. Tam jest PL też, ale to jak podlinkujesz, to każdy będzie sobie mógł sprawdzić, jeśli będzie zainteresowany. Z tego tytułu jest PL, ponieważ ja jakby planuję i to rozwinąć sobie na Facebooku i też założyć po prostu bloga, ale no to wszystko wymaga trochę czasu, więc też nie wszystko naraz. Na razie się skupiam na tym Instagramie. Natomiast jeśli chodzi o taką profesjonalne działanie, to mogę odesłać właśnie raz, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii, tam przyjmuję interwencyjnie przede wszystkim. Natomiast prywatnie w zasadzie dopiero będę zaczynać, więc tutaj ewentualnie jak będziemy może kiedyś jeszcze jakiś wspólny podcast robić, ja będę bardzo na tak, to jak już założę działalność prywatną, taką właśnie psychologiczną, online'ową raczej, to no, to tam mnie podlinkujesz. Na razie ewentualnie na takie prywatne sesje też, ponieważ jestem też w poradni zdrowia psychicznego, psychoklinika w tej chwili to się nazywa. Było Edukatio, zmieniło nazwę, więc tam też mnie można znaleźć, zapisać się na prywatne sesje. Super. Wszystko podlinkujemy. Ja ci, Magdo, bardzo dziękuję za rozmowę. Mam wrażenie, że jest treściwa i pełna mocy też energii, więc kończę z taką jakby nadzieją, że osoby, które słuchały, a czują, że są w kryzysie, też skończą z takim poczuciem, że są w świecie osoby, struktury, jakby sieci wsparcia, które z tego wyprowadzają. I że słuchanie tego podcastu mogło być tym pierwszym krokiem. A tobie życzę to cudownej dalszej podróży i uściskaj moją kochaną Andaluzję, bo kocham Andaluzję, zwłaszcza za konie andaluzyjskie, no, którego jednego mam przecież. Szaman jest z Andaluzji. Ale Andaluzja jest cudowna, tak. Ja też jestem zakochana absolutnie. W ogóle Hiszpania ma klimat niesamowity, więc... No, będę ściskać od ciebie tutaj. Dobra, super. To dzięki bardzo za dziś i do spotkania, a słyszenia na ścieżkach, jak to ja mówię. Jasne, również bardzo dziękuję i również wszystkiego jakby dobrego tutaj dla naszych słuchaczy życzę i żeby tą energię właśnie mogli zaczerpnąć trochę z tego naszego podcastu dla siebie. Super. Dzięki, pa. Dzięki, hej.